Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na szkoleniu Krajowy System e-Faktur i jego wdrożenie, wyzwania dla podatników VAT. Dzisiejszy film szkoleniowy jest realizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości w ramach projektu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Ja nazywam się Patrycja Mikuła, jestem doradcą podatkowym, niemal od 20 lat związana jestem z branżą podatków i księgowości, stąd też Mam dzisiaj przyjemność zaprezentować dla Państwa, jakie wyzwania stoją pod kątem przedsiębiorców związane z krajowym systemem e-faktur, bo również one mnie jako osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą dotyczą. Prowadzę bloga Prawa Podatnika, na którego Państwa bardzo serdecznie zapraszam. To co, przejdźmy do prezentacji. W trakcie dzisiejszego szkolenia opowiemy sobie, czym jest krajowy system E faktur, jakie są założenia systemu, kto jest zobowiązany i w jakich terminach do jego stosowania, jakie faktury będą objęte krajowym systemem E faktur, jaki będzie proces nadawania uprawnień w kontekście wystawienia fakturów strukturyzowanej, jak to poprawnie zrobić, kto będzie mógł nadać uprawnienia. Kiedy nastąpi moment wystawienia i odbioru faktury ustrukturyzowanej, która wpłynie nam na rozliczenia podatkowe, zwłaszcza na podatek VAT i podatek dochodowy? W jakich sytuacjach możemy korygować faktury? W jaki sposób i czy w ogóle będą wystawiane duplikaty faktur? Co z załącznikami do faktur, gdy mowa jest o jednolitym systemie faktury? Kto będzie miał dostęp do tych faktur i jak długo one będą przechowywane? Oraz jak powinien zachować się podatnik w przypadku, gdy dojdzie do awarii systemu wystawiania faktur, zarówno po stronie ministerstwa, jak i również po stronie podatnika. Co jest najbardziej istotne, oczywiście, to nad czym, na czym skoncentrować się, by właściwie przygotować się do wdrożenia systemu e faktur. Zacznijmy więc od tego, czym jest krajowy system e-faktur. Krajowy system e-faktur jest to proces wystawiania i odbierania faktur, które dokumentują transakcje wykonujące, wykonywane przez podmioty posiadające siedzibę w Polsce i będące podatnikami polskimi. Celem systemu jest umożliwienie sprzedawcom wystawianie faktur ustrukturyzowanych, to znaczy w jednolitej formie. Takiej, która będzie nam zapewniała zgodność, autentyczność, będzie spełniała wszelkie normy co do wystawiania faktur, ale także będzie umożliwiała korygowanie faktur ustrukturyzowanych. Umożliwi również odbiorcom tych faktur ich odbiór poprzez system elektroniczny, zarówno po stronie sprzedawców, jak i nabywców, zapewni dostęp do systemu e-faktur organom podatkowym poza samym dostępem, gdzie podatnicy będą już jak gdyby zwolnieni z obowiązku przesyłania faktur na żądanie organu, bo organ w większości przypadków, o czym sobie w dalszej części szkolenia powiemy, będzie miał dostęp do tego, żeby z tymi fakturami się na bieżąco zapoznać, będzie miał też możliwość prowadzenia na nich analiz i kontroli. Dlaczego w ogóle doszło, dlaczego Polska zdecydowała się do wprowadzenia krajowego systemu e-faktur? Komisja Europejska w 2020 roku przeprowadziła badania, w których odnotowała, iż straciły państwa europejskie blisko 93 miliardy euro z tytułu wpływów VAT, z tytułu braku uszczelnienia systemu. W związku z tym podjęto próbę stworzenia systemu, który będzie docelowo wdrażany w całej Unii Europejskiej, jednolitego systemu e-faktur. Polski system e-faktur na ten moment, który prezentowany jest przez Ministerstwo Finansów, troszkę odbiega od tego, jakie są założenia Unii Europejskiej, przy czym prowadzone są rozmowy, które mają na celu doprowadzenie do sytuacji, w której poniesione przez podatników i przez państwo polskie nakłady w przyszłości będą mogły zostać wykorzystane. Co jest bardzo istotne, to to, że Polska będzie czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wdrożył ten system. Zrobiły to już Włochy, Hiszpania i Portugalia. Przygotowują się Niemcy i Francja. Warto też zwrócić uwagę, że system e-faktur w różnej formie, bo nie do końca takiej, która jest zaimplementowana w Polsce na ten moment w sposób dobrowolny, obowiązuje w tym momencie w Chinach, w Hongkongu, Australii czy też chociażby w Indiach. Wstępne szacunki określają, że obligatoryjny system e-faktur będzie obsługiwał ponad 2,5 miliarda, miliarda e-faktur rocznie. Faktury będą wystawiane w czasie rzeczywistym. Jesteśmy na etapie, w którym podatnicy mogą fakultatywnie, czyli dobrowolnie korzystać z systemu e-faktur, i wysłanie jednej faktury zajmuje około 20 sekund. Przy czym Ministerstwo Finansów deklaruje, Iż przygotowany system jest na tyle technicznie przygotowany, żeby te faktury wszystkie w momencie wysyłki i odbioru przez podatników przyjmować. W tym momencie, jeżeli mówimy o fakturach i definicji faktur, to na gruncie podatku VAT. Mamy trzy pojęcia: mamy fakturę, mamy fakturę elektroniczną i mamy fakturę ustrukturyzowaną. Przez fakturę rozumie się dokument w formie papierowej bądź elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą i przepisami wydanymi na jej podstawie. Musimy ten dokument odróżnić od faktury elektronicznej, która jest wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Ponadto będzie też faktura, a w zasadzie już jest, faktura ustrukturyzowana która oznacza fakturę wystawioną przy użyciu krajowego systemu e-faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę. Czym będzie więc taka faktura ustrukturyzowana? Będzie to faktura, która będzie zgodna z określoną schemą. Będzie ona nam przypominała plik JPK bądź sprawozdanie finansowe, bo będzie w formacie XML. -u. Będzie miała też określone pola, które należy uwzględnić, żeby faktura została prawidłowo wystawiona. W tym momencie struktura logiczna e-faktury FA2 zawiera ponad 300 pól. Przy czym obowiązkowe są oczywiście tylko te nieliczne pola, które w tym momencie ustawodawca w zakresie faktur obowiązuje nas do wystawienia, jak data wystawienia faktury, przedmiot podatnicy, numery NIP, kwota podatków, VAT, wartość transakcji. Tak? Ta faktura ustrukturyzowana będzie różniła się tylko tym, że to podatnik będzie mógł yy, wybrać dodatkowe pola, które nie są obligatoryjne, czy chce je uzupełnić, czy też nie, tak jak jest to do tej pory, a pola obowiązkowe będzie musiał po prostu wypełnić, tak jak dotychczas one są wypełniane, przy czym będzie to wypełniane w formacie XML. Bardzo istotny jest ten, ten numer identyfikujący fakturę w KSEF-ie, ponieważ ten numer będzie nam wpływał na wiele późniejszych zagadnień, o których sobie powiemy. Nie oznacza to, że nie będzie już numeru faktur, bo takie pytania ze strony podatników też padają. W dalszym ciągu faktury były numerowane, przy czym w tym momencie organ podatkowy, identyfikując podatnika, czy też próbując zweryfikować transakcję, posługiwał się numerem, który wystawialiśmy, na przykład, nie wiem, faktura 1 na 9 na 2023. Ten numer dalej będzie zaszyty w fakturę ustrukturyzowaną, przy czym będzie dodatkowy nadawany numer identyfikujący fakturę, który będzie nam służył do potwierdzenia tego, że faktura została wysłana, że znajdowała się w systemie eKSEFU do płatności, czy też do tego, żeby faktura poza EXEF-em została uwierzytelniona. Numer będzie składał się z nipu sprzedawcy, daty wystawienia w formacie rok-miesiąc-dzień. Części technicznej, wartości będą generowane automatycznie, oraz sumy kontrolnej. Numer KSW będzie miał 32 znaki i będzie, że tak powiem, wyrzucany w formie UPO, Urządowego Poświadczenia Odbioru, przy czym podatnik będzie musiał sobie ta UPO pobrać. Jak deklaruje Ministerstwo Finansów, sprzedawca nie będzie zobowiązany do pobierania tego UPO, przy czym to UPO będzie mu niezbędne do tego żeby mógł właściwie wystawić fakturę korygującą do wystawionej faktury sprzedaży. Skąd w ogóle idea tego, żeby ten ksew wdrożyć? To już sobie powiedzieliśmy, ale spójrzmy też na planowane statystyki. Jak Państwo widzą, został wprowadzony w celu uszczelnienia polskiego systemu VAT najpierw odwrotne na obciążenie dla transakcji, które były transakcjami wrażliwymi. Po czym został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności, widzimy został wprowadzony jednolity plik kontrolny. Widzimy więc, że te działania podejmowane przez Ministerstwo Finansów w zakresie uszczelnienia systemu podatkowego są podejmowane w sposób permanentny i coraz większą, większy nacisk jest składziony na, na to, żeby te działania i te narzędzia, które są udostępniane po obu stronach bo zarówno przedsiębiorcom, jak i organom. Wpływały na redukcję luki VAT. Według szacunków Ministerstwa Finansów w 2015 roku luka VAT wynosiła 24,1%. W 2022 roku spadła już do niemalże 5%, co oznacza, że jest to spadek o 80%. Dzięki czemu ministerstwo zyskało 45 miliardów złotych więcej w budżecie państwa. CEF będzie kolejnym narzędziem, które będzie nam ten system uszczelnia, dzięki czemu przewiduje się, iż dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT w 2025 roku wzrosną o 1,8 miliarda złotych, a w ciągu 10 lat o 10 miliardów złotych. Chce zapewni możliwość bieżącego kontrolowania transakcji, ponieważ transakcje będą przeprowadzane w, w czasie rzeczywistym. Tak? Zarówno wystawca faktury będzie miał ją wystawioną tu i teraz, bo to będzie trwało kilkanaście sekund do spiętrzenia maksymalnie kilku godzin, a odbiorca niezwłocznie otrzyma taką fakturę u siebie. W związku z tym potrzeba prowadzenia tych działań kontrolnych, weryfikowania transakcji będzie o wiele mniejsza. Zwrócić też warto uwagę, że została przygotowana system, który, który będzie obsługiwał e-faktury. Wymaga też całkiem sporych nakładów finansowych. Podane przez Ministerstwo Finansów dane szacują, iż jest to ponad 20 milionów złotych rocznie na utrzymanie infrastruktury związanej z krajowym systemem e-faktur. Jakie więc będą korzyści z wdrożenia krajowego systemu e-faktur? Po stronie podatnika zostanie skrócony czas zwrotu podatku VAT ze standardowego terminu 60 dni do 40 dni. Zostaną wprowadzone uproszczenia w wystawianiu i rozliczaniu faktur korygujących in minus. Podatnicy zostaną zwolnieni z wystawiania, z raportowania JPKFA, czyli takiego zestawienia, które urząd prosi w przypadku faktur wystawionych przez nas. Przestanie istnieć obowiązek wystawienia duplikatów z tego względu, że jeżeli mamy większość faktur, bo takie jest założenie, że w KSEF-ie będziemy mieli jednak większość faktur wystawionych na rzecz podatników, to nie będzie trzeba prosić o wystawienie duplikatów, ponieważ odbiorca będzie mógł sobie sam sprawdzić i ściągnąć ponownie dany dokument. System będzie miał jednolity wzór, tak, czyli nie trzeba będzie już po stronie yy, Księgowości, szukać miejsca, czy przypadkiem nie znalazła się adnotacja metoda kasowa, bo wszystko będzie w jednym i tym samym miejscu na wizualizacji, czy też w tym samym miejscu za w schemie. Będziemy mieć też bezpieczeństwo obrotu, pozwalające stwierdzić, że faktura dotarła, bo skoro my wysyłając i wystawiając fakturę otrzymaliśmy potwierdzenie nadania numeru KSEF. To oznacza, że ta faktura dotarła do podatnika, więc nie będzie możliwe tłumaczenie się, iż podatnik nie otrzymał tej faktury, zaginęła, co wpłynie też niewątpliwie na płynność, bo będzie też w miarę łatwo można określić, kiedy rzeczywiście faktura wpłynęła do podatnika, co przy wskazywaniu w umowach, iż faktura jest płacona x dni od otrzymania, no przyspieszy cały ten proces zdecydowanie. To, co już powiedziałam, będzie standaryzacja dokumentu. Faktura będzie generowana w określonym formacie i strukturze, i dostęp do tej faktury będzie w czasie rzeczywistym. Nastąpi automatyzacja obiegu e-faktur. Co do samego księgowania, to tutaj w dużej mierze będzie to zależało od tego, jak podatnik będzie miał zintegrowany system związany z połączeniem poprzez API, wystawiania tych faktur i i przesyłania ich do działu finansowego, oraz nie będzie kosztów archiwizowania faktur, nie trzeba będzie ich drukować, będą przechowywane w ksefie przez określony czas, podatnik będzie miał do nich dostęp, o ile tylko będzie miał uprawnienia do tego, żeby mógł z tego dostępu skorzystać. Kto będzie zobowiązany w takim razie do wdrożenia systemu efaktu? Przede wszystkim będą to przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT posiadający w Polsce siedzibę. Będą to też przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT, przy czym oni tutaj mają pewną prolongatę czasu na wdrożenie, o czym sobie za chwileczkę jeszcze opowiemy. Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej posiadający polski identyfikator. Podatkowy NIP, czyli osoby, które świadczą usługi bądź sprzedają towary w ramach procedury OSS, przy czym nie będzie SEW dotyczył transakcji, które są objęte tą procedurą, ale będzie dotyczył transakcji, które są objęte polskim systemem podatku VAT i podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT, posiadający stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce dla celów VAT. Gdybyśmy mieli graficznie zobrazować, jak wygląda KSEF, no to mamy tutaj połączenie przede wszystkim dostawcy, nabywcy, administracji w postaci organu podatkowego i w zależności od tego, jak zostanie ustalony pomiędzy podmiotem a przedsiębiorcą dostęp, również księgowość, która może otrzymywać albo dostęp bezpośredni, albo wygenerowane zostawienie faktów w postaci XML-a do wgrania do systemu finansowo-księgowego. Więc jak widzimy, na ten moment wyłączeni są konsumenci, czyli osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, a cała reszta podmiotów będzie miała obowiązek wymiany, nazwijmy to w takim uproszczeniu, faktur za pośrednictwem systemu e-faktur. Kto będzie mógł więc skorzystać? Podatnik i podmioty wskazane, organ egzekucyjny i komornik sądowy. Osoby fizyczne wskazane przez organ egzekucyjny bądź przez komornika sądowego, osoba fiz fizyczna wskazana w zawiadomieniu ZAWF-a przez podatnika bądź przez organ egzekucyjny, a także inne osoby, które zostaną wskazane, mające prawo do wskazania innych osób, którym nadano uprawnienia. Jaki jest termin wdrożenia, bo to jest jedna, jedno z kryteriów, na które warto zwrócić uwagę. Przede wszystkim to, że Ministerstwo Finansów bardzo jasno i bardzo mocno zaakcentowało, iż termin, który wdrożenia Krajowego Systemu e-faktur, który był już kilkakrotnie przesuwany, tym razem zostanie przesunięty. W związku z tym wszyscy podatnicy czynni VAT będą zobowiązani do zastosowania się, do wystosowania faktur w formie ustrukturyzowanej od 1 lipca 2024 roku. Podatnicy zwolnieni podmiotowo, tak zwani drobni przedsiębiorcy, których obrót nie przekracza 200 tysięcy w skali roku i nie spełniają przesłanek co do tego, żeby stać się podatnikami z tytułu sprzedaży określonego rodzaju asortymentów, czy też świadczonych usług, lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione na podstawie artykułu 43, czyli np. usługi medyczne. Będą zobowiązani do wdrożenia ksefów z pewnym przesunięciem? To jest od 1 stycznia roku 2025. Jakie faktury będą objęte KSeF-em? W zasadzie wszystkie możemy sobie powiedzieć, bo będą to faktury, które w tym momencie wystawiamy pomiędzy w relacji B2B, czyli będą to faktury podstawowe, faktura sprzedaży krajowa. Faktury zaliczkowe, faktury dokumentujące eksport, faktury dokumentujące wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Będą to również faktury korygujące, faktury rozliczeniowe, zbiorcze, faktury korygujące. Jeżeli ktoś z Państwa prowadzi samofakturowanie w swoim imieniu albo w imieniu innego podmiotu, to również będzie możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem krajowego systemu e-faktur. Faktury wystawiane w kwotach brutto, faktury do paragonów, faktury dokumentujące wydanie bonu jednego przeznaczenia, faktury matmarża oraz wszystkie faktury korygujące do wszystkich transakcji, które wcześniej zostały wymienione. Więc jak widzą państwo, w zasadzie ten katalog jest takim katalogiem bardzo szerokim, ponieważ tak jak było powiedziane, zobowiązani będziemy do wystawienia faktur na rzecz wszystkich podmiotów poza osobami fizycznymi. W związku z tym system będzie umożliwiał wystawianie takich faktur. Jakie faktury są wyłączone z KSeF? Przede wszystkim są wyłączone noty korygujące. One przestaną istnieć, no bo jeżeli będziemy wystawiali faktury za pośrednictwem krajowego systemu e-faktur, to nie będą nam się zdarzały sytuacje, w których będziemy mogli coś skorygować notą. Wszelkie pomyłki, które w tym momencie istnieją, Będą musiały być korygowane poprzez wystawienie faktury korygującej. Faktury pro forma, które nie są de facto fakturami, w związku z tym nie występują w obrocie prawnym. Faktury RR od rolników ryczałtowych, chyba że rolnik będzie podatnikiem VAT-u i będzie tam zarejestrowany, ale to jest odrębna sytuacja. Dokumenty, które dotyczą wydań na cele marketingowe, czy takiej sprzedaży bezrachunkowej, czyli tak zwana nasza sprzedaż wewnętrzna. Bilety autostradowe, lotnicze, kolejowe, promowe. Jeszcze raz podkreślę, nie będzie potrzeby wystawiania duplikatów, ponieważ one, te wszystkie faktury będą umieszczone bezpośrednio w tam stamtąd będzie możliwość ich pobrania. Czy będzie więcej tych decyzji, czy też dokumentów, czy grup, z których podatnicy będą wyłączeni do wystawienia, trudno powiedzieć ponieważ ministerstwo w ustawie jest zawarty przepis, który mówi o tym, iż będzie to określone w drodze rozporządzenia w związku z tym. Iż ministerstwo wypowiedziało się, iż proces aktów prawnych będzie zakończony w trzecim kwartale tego roku, w zasadzie jest na finiszu. Niektóre rozporządzenia jeszcze są w formie projektów. To istnieje potencjalnie możliwość, iż nastąpią jakieś zmiany w, w zakresie stosowania krajowego systemu e-faktur. Przy czym, raczej w mojej ocenie, nie powinni Państwo spodziewać się zbyt dużych zmian. One na pewno będą. Dotyczyły pewnych aspektów, które będą zgłaszane, które będą niemożliwe do wdrożenia, ale raczej nie w takich aspektach czysto technicznych możliwości przesunięcia terminów, czy też wyłączenia jakichś określonych grup. Przepraszam, tak jak mówię, no nie sposób na dzień dzisiejszy tego przewidzieć, bo potencjalnie taka możliwość będzie. Reasumując, kiedy nie będzie konieczne wystawienie faktur przy użyciu krajowego systemu faktur. Nie będzie ono konieczne w przypadku faktur wystawianych przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej, ani stałego miejsca do prowadzenia działalności na terytorium kraju. To jest aspekt, który może być bardzo trudny do, trudny do oceny zarówno z punktu widzenia państwa, jako wystawiających faktur, jak i również z punktu widzenia podmiotów. W związku z tym ministerstwo zapowiedziało, iż wyda wytyczne. W jakich sytuacjach uznać, że mamy stałe miejsce prowadzenia działalności na terytorium kraju. Przy czym takie podmioty będą mogły obligatoryjnie, dobrowolnie skorzystać z systemu KSEF, jeżeli tutaj rzeczywiście będą chciały z tego systemu skorzystać. Nie będzie konieczności wystawiania faktur przy użyciu KSEF-u w przypadku faktur wystawianych przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności, przy czym to stałe miejsce nie uczestniczy w dostawie towarów lub w świadczeniu usług, za których wystawiono fakturę. I faktury wystawiane przez podatnika korzystającego z unijnej procedury OSS, bądź pozaunijnej procedury OSS lub procedury IOS, przy czym dokumenty, transakcje dokumentują czynności rozliczane w tych właśnie procedurach. Nie będzie również konieczności wystawiania faktur przy użyciu krajowego systemu e-faktur w zakresie tak faktur konsumenckich, tak? czyli osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy będziemy sprzedawali im towary, czy też usługi. Faktur wystawianych w okresie awarii KSEF, ale tutaj sobie jeszcze powiemy przy tych awariach, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Faktur wystawionych w razie ogłoszonej czasowej niedostępności, czyli tak zwanego trybu offline. I ewentualnie faktur w przypisach wykonawczych, tak to, o czym wspomnieliśmy, czyli obowiązek fakturowania biletów kolejowych i lotniczych, autostrad na etapie projektu rozporządzenia. One właśnie są, być z dużym prawdopodobieństwem będą również wyłączone. Jakie są sankcje za brak wdrożenia? Przede wszystkim jedna podstawowa informacja, która jest cenna dla podatników, to to, że ministerstwo zapowiedziało, że sankcje będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Co oznacza, iż podatnik będzie miał taki okres przejściowy na wdrożenie się, na spełnienie przesłanek wymagających z ustawy, na dopełnienie obowiązków. Przy czym ja już bardzo mocno zachęcam i rekomenduję, żeby spróbować przetestować system, teraz na zasadzie dobrowolności ponieważ jest dostępna wersja testowa, gdzie nie yy, są to nasze dane, a mamy możliwość rozważenia w jaki sposób będzie prowadzony cały proces wystawiania faktur, ich odbiorów w przedsiębiorstwie, po to właśnie, żeby na etapie już obowiązkowego wejścia w życie KSEF-u móc prawidłowo wywiązywać się z nałożonych obowiązków. Spójrzmy więc za co i w jakiej wysokości na podatnika mogą być nałożone sankcje. Jeżeli podatnik nie wystawi faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSEF-u, w okresie trwania awarii lub niedostępności KSEF-u albo w przypadku, gdy nie ma możliwości wystawienia faktury z powodu innego niż awaria, wystawi fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem, czyli tą schemą na ten moment FA2, i nie prześle w wymaganym terminie do krajowego systemu e-faktur faktury, o której mowa w trybie offline, to w drodze decyzji na podatnika może zostać nałożona a w zasadzie będzie nałożona kara pieniężna w wysokości do 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, która jest wystawiona poza KSeF-em, a w przypadku faktury, w której nie ma takiego podatku, będzie to 18,7% kwoty należności. Karę pieniężną ujścia się na rachunek bankowy w terminie 14 dni bez wyzwania naczelnika Urzędu Skarbowego. Wpływy z kary pieniężnej stanowią dochód budżetu państwa. Tutaj warto zwrócić uwagę, iż na ten moment bardziej podkreśla się, iż po pierwsze kara zostanie nałożona na podatnika, czyli spółkę, osobę fizyczną prowadzącą działalność, a nie na osobę, którą zawini która zawiniła de facto i na przykład z jej przyczyny nie doszło do prawidłowego wypełnienia obowiązków. Nie ma też przepisów, które by w jakiś sposób pozwalały wówczas obciążyć tą osobę tą karą. Proszę też zwrócić uwagę, że wskazane jest, iż nakłada się, czyli mamy trochę inny zapis niż w przypadku JPK, gdzie jest mowa o tym, że może nałożyć. Tutaj jest wprost nakłada się. Jedyna różnica to jest do 100%. Ministerstwo Finansów w zakresie tego, jak interpretować to do 100%, czyli jak obiektywnie bądź też subiektywnie dokonać oceny winy podatnika pod kątem wymiaru tej kary, wskazało, że organ podatkowy powinien brać pod uwagę częstotliwość popełnianych błędów. Wysokość uchybienia, więc takie aspekty, które są bardzo ocenogenne i uzależnione z perspektywy danej osoby co do skutków. Więc proszę mieć na uwadze, iż te kary będą, będą nakładane. Przy czym mamy ten okres przejściowy w nakładaniu kar i sankcji, które będą obowiązywały podatników z tytułu nieprawidłowego wywiązywania się z wystawienia faktur w krajowym systemie e-faktur. Bądź też przesyłania ich do krajowego systemu e-faktur będą obowiązywały dopiero od 1 stycznia 2025 roku. Warto w tym momencie też zastanowić się, w jaki sposób system krajowy system e-faktur wpłynie na prowadzenie firmy. Przede wszystkim na ten moment większość firm jest przyzwyczajona do tego, że wystawia faktury papierowo bądź za pośrednictwem programu finansowo-księgowego. Te faktury przekazywane są do księgowości. Załączniki stanowią element faktury. Są osoby, które weryfikują, sprawdzają. Ten proces jest gdzieś tam ułożony wewnętrznie w formie organizacji, w zależności od tego, jak duża ona jest. Jak skomplikowane są te, są te ustalenia? Bardzo często nie ma też jednej osoby, która na przykład wystawia faktury. Zdarzają się sytuacje, w których pomimo tego, że mm, mamy JPK faktury, mamy obowiązek wystawienia faktur, które spełniają pewne wymogi co do schemy, podatnicy nadal nie potrafią wystawić faktury i na przykład zlecają to. Faktury do wystawienia poprzez biuro rachunkowe albo przez zewnętrzny podmiot, albo robią to bardzo różne osoby w firmie, w zależności od tego, kto, kto posiada kompetencje czy też czas do tego, żeby taką fakturę wystawić. Ksew będzie powodował, że trzeba będzie bardzo mocno zastanowić się nad ponownym ułożeniem procesu w firmie, zarówno w kontekście obiegu dokumentów wewnętrznego i zewnętrznego, z uwagi na to, że w tym momencie te faktury będziemy otrzymywali w większości przypadków. Od naszych kontrahentów, również w ksefie, więc po, po, powinniśmy mieć osobę, bądź osoby, w zależności od tego, jak, jak wielkim podmiotem jesteśmy, które będą w stanie te faktury odebrać. Powinniśmy mieć też osoby, które będą w stanie te faktury wystawić. I jeżeli mówimy o wystawianiu faktur, to tutaj też trzeba przemyśleć ścieżkę, jak będzie wyglądało, bo jeżeli mamy hmm, nawet urządzenie, system, który będzie skorelowany z systemem Ministerstwa Finansów, który pozwoli nam wystawić tą fakturę, która będzie wypełniała schemę. To bardzo często jest tak, że jest jedna osoba, która wystawia tą fakturę, zupełnie inna, która ją zatwierdza, a od zupełnie innej osoby pochodzą dane wsadowe, tak? Czyli na przykład, nie wiem, ilość zrealizowanej sprzedaży, kwota, rabat, upust, to wszystko będzie musiało w tym momencie być zintegrowane po stronie sprzedaży. Bardzo częstą praktyką było również to, że podatnicy w tym momencie wystawiając faktury, czy to u siebie w systemie, czy w formie papierowej, mieli tą możliwość, że nikt nie był w stanie zweryfikować, czy ta faktura rzeczywiście wystawiona jest 30 września, czy na przykład 5 października. Tutaj KSEF nie pozwoli nam wstawić stecznej daty, w związku z tym cały proces wystawiania faktur, który bardzo często w uzgodnieniach z kontrahentami odbywa się z dużym opóźnieniem będzie wpływał nam na datę wystawienia tej faktury. Tak samo po stronie zakupu. Niejednokrotnie zdarzyły się zakupy, które po pierwsze dotyczyły różnych osób, bo pracownicy mieli na przykład karty płatności, które były rozliczane w ramach delegacji. Tutaj te faktury, które będą wystawiane na spółkę, czy też na podmiot prowadzący działalność, będą w ksef -ie. Trzeba się więc zastanowić, w jaki sposób podzielić faktury zakupu, które będą dotyczyły towaru. Które będą dotyczyły delegacji, które będą dotyczyły wydatków prywatnych, czy oby na pewno wszystkie faktury, które zostały na nas wystawione są wydatkami i fakturami, które dotyczą danej firmy, czy też może omyłkowo znalazła się jakaś faktura? Powszechną praktyką było też to, że na przykład były faktury, o których wiedziała na przykład tylko główna księgowa, i były one jej przekazywane. Tutaj de facto będzie to wymagało stosownych uprawnień, których Sef nie daje, więc. Będzie tylko możliwość zapewnienia takich dodatkowych wewnętrznych uprawnień na etapie systemu naszego wewnętrznego, komercyjnego oprogramowania. Trzeba się też zastanowić, co w sytuacji, gdy nastąpi awaria, czy będą wystawiane faktury, czy będą Państwo czekali z wystawianiem tych faktur, w jaki sposób będą realizowane płatności. No bo przy obiegu, w którym dostawali Państwo fakturę papierową, elektroniczną, najczęściej było tak, że te faktury były wprowadzane do systemu księgowego, skąd były importowane do systemu płatności w mniejszych firmach były po prostu wprowadzane przelewy za pośrednictwem osoby, która decydowała o terminie płatności. Tutaj sobie jeszcze w dalszej części naszego szkolenia opowiemy o tym, ale w pewnym momencie pojawi się wymóg wpisywania numeru faktury KSeF do płatności. W związku z tym muszą już państwo się zastanowić, jak te faktury będą Będą ten numer posiadały, czy to będzie z systemu księgowego, czy to będzie numer zapisywany, wprowadzany ręcznie. Więc takich dylematów związanych z samym prowadzeniem jest przede wszystkim już na samym etapie, również uprawnień. Jeżeli Państwo korzystają z księgowości zewnętrznej, to również pozostaje kwestia zastanowienia się, czy biuro m, rachunkowe, czy księgowość zewnętrzna będzie miało uprawnienie do wszystkich Państwa faktur, czy tylko będą Państwo je wysyłali. To będzie i w jaki sposób oceniał, czy nabyte przez Państwa usługi, towary rzeczywiście są związane z działalnością opodatkowaną, czy przysługuje Państwu do nich odliczenie. Nie będzie już opisu takiej standardowej faktury, która znajdowała się z tyłu i wskazywała, czy ten podatek VAT odliczyć, czy to jest wydatek prywatny, czy to jest wydatek niezwiązany z prowadzoną działalnością gospodarczą, więc takich aspektów technicznych będzie bardzo dużo po drodze. Yy... Myślę, że warto w tym momencie, jeżeli Państwo myślą o całym procesie i jego ułożeniu, to rozpocząć od tego, żeby zastanowić się, jak w tym momencie u Państwa wygląda proces fakturowania. Rozłożyć go sobie na czynniki pierwsze i przymierzyć się do tego, żeby spróbować zastosować ten schemat, który Państwo mają do KSEF-u i zobaczyć, co należy zmodyfikować, w jaki sposób żeby byli Państwo w stanie wywiązać się z tego obowiązku wystawienia faktury, żeby byli Państwo w stanie wystawić tę fakturę terminowo i żeby Państwo mieli kontrolę nad tym, czy wszystkie faktury zostały wystawione i wysłane. Ok, to przejdźmy sobie teraz do tego, czym w zasadzie jest ta faktura ustrukturyzowana, gdzie znajdziemy wytyczne dotyczące tej faktury, na co powinniśmy zwrócić uwagę i jak ona nam wpływa na kwestie rozliczeń podatkowych. Jeżeli mówimy o dokumentacji technicznej, znajdą ją Państwo na stronach Ministerstwa Finansów. Znajdą też Państwo to środowisko testowe i produkcyjne, o którym wspominałam. Środowisko testowe pozwala Państwu przetestować poszczególne użyteczności, poszczególne założyć sobie konto testowe, spróbować wystawić taką fakturę. Środowisko produkcyjne jest adresowane głównie do firm, które mają na celu wdrożyć nam do oprogramowania komercyjnego pewne uzgodnienia. Jeżeli Państwo mają jakieś pytania dotyczące ksef problemy techniczne z jego wdrożeniem, Ministerstwo udostępniło również adres mailowy, na który można kierować zapytania. Jest to info.xef.mf.gov.pl, gdzie udzielają z pewnym opóźnieniem odpowiedzi na te pytania. Niemniej jednak jest na ten moment jeden ze sposobów komunikacji co do i możliwości prawidłowego wdrożenia XEF-u. Warto też zwrócić uwagę, że wszelkie awarie, utrudnienia w działaniu programu będą i są w tym momencie wskazywane na stronie jako komunikaty. Ponadto Ministerstwo przygotowało też informacje o samym funkcjonowaniu KSEF-u, takich bardzo prostych wytycznych, informacjach, gdzie mogą się Państwo z nimi zapoznać. Ma również swoje QA, gdzie udziela odpowiedzi na najczęstsze pytania. Przechodząc już do procesu skorzystania z ksefu. Przede wszystkim, żebyśmy mogli sobie tą fakturę w KSeF-ie wystawić, musimy rozpocząć to przygotowanie merytoryczne, tak, czyli mieć ten wsadę do tej faktury. Wiedzieć na kogo, kiedy, za co, jaki jest to rodzaj transakcji, później przygotować technicznie tą fakturę, czyli generalnie zalogować się do ksefu i wystawić tą fakturę w schemie. Co jest bardzo ważne. KSEF nie odpowiada za walidację merytoryczną, w związku z tym nie odpowiada za to, że pomyliliśmy się, wpisaliśmy nieprawidłowy NIP, sumy nam się nie bilansują, nie odpowiada za to, że stawka zastosowana jest nieprawidłowa. Ta cała kwestia merytoryczna jest po stronie Państwa. KSEF jedyne co waliduje to to, czy zastosowali Państwo prawidłową schemę i czy osoba, która wysyła tą fakturę bądź odbiera jest tą osobą uprawnioną. Pozostałe rzeczy nie są przez KSEF sprawdzane. To jest bardzo istotne z tego względu, że jeżeli Państwo mają tych faktur 5-10, to są w stanie Państwo bardzo łatwo nad tym zapanować. Jeżeli tych faktur wystawiają Państwo setki, to warto już tutaj zastanowić się z dostawcą oprogramowania, co mogą Państwo zrobić, żeby też znaleźć takie y, punkty alarmowe, które mogłyby się pojawiać przy wystawianiu takich faktur. Y, powiązać na przykład, że jeżeli wskazujemy y, kraj spoza Polski, to nie może wystąpić jakaś stawka podatku Polska VAT-u 8,23, tak? Ale tu te, te takie działania y, możliwe są tylko i wyłącznie w oprogramowaniu o oprogramowaniu komercyjnym stosowanym przez Państwa. Tak, Większość programów, w których Państwo wystawiali w tym momencie faktury nadal będzie umożliwiała wystawianie tych faktur zgodnie ze schematem, ze schemą ksefową, ze schemą faktury, przy czym konieczne będzie jak gdyby zapoznanie się, w jaki sposób prawidłowo dopełnić formalności tych takich technicznych, żeby tą fakturę wystawić. Tak jak już powiedziałam wcześniej, żebyśmy mogli wystawić tą fakturę, musimy się zautoryzować. Następnie następuje wysłanie faktury do CEF, jej walidacja, czyli to jest sprawdzenie tej wartości merytorycznej, czy wszystkie obowiązkowe punkty faktury są wystawione, czy faktura ma właściwą schemę, jej przyjęcie bądź nie do KSEF-u i nadanie numeru referencyjnego, a w przypadku gdy następuje odrzucenie takiej faktury, to wskazanie błędu. Jeżeli mówimy z kolei o błędach, to warto również napomknąć, iż ksef nie będzie nam wskazywał, w którym dokładnie polu nastąpił błąd. To podatnik będzie musiał zidentyfikować ten błąd. Komunikaty w zakresie ksefu są takimi komunikatami bardzo ograniczonymi. Są to kody błędów z przypisanymi wartościami. W związku z tym one tylko nam wskazują, że nie jest możliwe przesłanie tej faktury do ksefu. A to rolą podatnika jest określenie, w którym miejscu i z jakiego powodu nastąpiła ta pomyłka. Jeżeli mówimy o samym wysyłaniu i korzystaniu z KSEF-u, to faktury do KSEF-u możemy wysłać za pomocą aplikacji podatnika przygotowanej przez KSEF. Przy czym tutaj, tak samo jak w przypadku e-mikrofirmy, która ma zostać zaktualizowana, no ta możliwość jest ograniczona. Tak? Tutaj są raczej pojedyncze faktury, które podatnik wystawia. Więc jeżeli tych faktur mamy dużo, no to będzie to za pomocą odpowiednio przygotowanego komercyjnego systemu księgowego, który będzie nam się łączył z KSEF przez API. Tu mamy pokrótce przedstawiony ten schemat, gdzie mamy podatnika, który upoważnił podmiot uprawniony do wystawienia faktury, Następuje uwierzytelnienie, wystawienie, wysłanie pojedynczej faktury bądź paczki do organu podatkowego, w efekcie czego te faktury zostają przesłane, a podatnik otrzymuje unikatowy numer identyfikujący fakturę. Podsumowując, proces wysyłki e-faktury w XEF będzie procesem złożonym, bo trzeba będzie tą fakturę wystawić, przesłać, zostanie nadany numer XEF indywidualny. Dopiero wówczas zostanie wystawiona faktura, do której nadane zostanie upo, i będzie można tą fakturę technicznie rozliczyć. Warto również zwrócić uwagę, że w samym systemie wystawiania faktur będziemy mieli możliwość szerokiego wyboru tych kręgów faktur. Powiedzieliśmy już sobie o tym, że w zasadzie będzie możliwość wystawiania wszystkich tych faktur, będą one miały różnego rodzaju, tak? Będzie wad w przypadku. Faktury podstawowej, kor w przypadku faktury korygującej, cel w przypadku dokumentowania zapłaty lub części zapłaty tak zwanej zaliczki, faktura rozliczająca, faktura korygująca zaliczkę, czy faktura korygująca w ogóle całe rozliczenie. W jaki sposób w ogóle jednostka może dokonać uprawnień do wysyłki, bo powiedzieliśmy sobie, że żeby wysłać fakturę musimy się zautoryzować. Najprostszą sytuacją jest przykład osoby fizycznej, która prowadzi działalność gospodarczą, ponieważ ona żeby się y, autoryzować wystarczy, iż się zaloguje i na podstawie jej danych y, nie bądź PESEL-u dostanie uprawnienia, które będzie mogła w dalszy sposób redystrybuować. W przypadku spółek, w tym również spółki cywilnej, konieczne będzie posłużenie się z jednym z narzędzi. W przypadku spółek jest tutaj tylko dozwolona pieczęć kwalifikowana, którą niewiele podmiotów ma, ponieważ ona nie jest w Polsce powszechnie stosowana, jest też relatywnie droga. W związku z tym wprowadzono zawiadomienie zaw ffa. Jest to prosty formularz, który jest wysyłany do Urzędu Skarbowego. Gdzie gdy urząd przeproceduje to zawiadomienie, będzie nadawana danej osobie fizycznej na podstawie jej NIP-u bądź pesel możliwość nadawania uprawnień, które będą pozwalały na wystawienie faktury, na wysłanie tej faktury, pobranie UPO, pobranie innych faktur. Gdy nadane zostanie takie pierwsze uprawnienie, to osoby współpracujące z tą osobą będą mogły Otrzymywać inne uprawnienia, czyli ta osoba będzie mogła dzielić, że tak powiem, tymi uprawnieniami. Przy czym możliwość dawania uprawnień do wysyłki i odbioru faktur w samym krajowym systemie e-faktur jest bardzo ograniczona i to Państwo muszą mieć tego świadomość, że tutaj nie da się jak gdyby tak bardzo wydzielić tego podziału, raczej będą Państwo mogli to zrobić na zasadzie uprawnień komercyjnych. I to też jest kwestia, którą powinni Państwo wziąć pod uwagę, ponieważ nadanie uprawnień danej osobie powoduje, że ta osoba ma uprawnienia do zapoznania się z naszymi fakturami, do wysyłki odbiorów, w zależności od tego, jak sobie te uprawnienia na tym poziomie ministerialnym określimy. O wiele więcej kompetencji mamy w większości programów komercyjnych, gdzie możemy wprost jak gdyby przypisywać te uprawnienia do określonego rodzaju faktur, które będą przydzielone tej osobie. Będziemy mieli też możliwość łatwiejszego odbioru jej yy, uprawnień. W związku z tym warto zastanowić już na etapie samego wdrożenia, jak będzie wyglądała procedura yy, w przypadku osób, które, z którymi będziemy się rozstawać, bo to niekoniecznie musi być też pracownik, ale to może być na przykład biuro rachunkowe, które będziemy zmieniać. Tak? To mogą być pracownicy biura rachunkowego, więc tutaj kwestia tych uprawnień jest również takim aspektem, który warto wziąć pod uwagę już na samym początku, no bo wiadomo, że raczej kwestiami uprawnień będzie zajmowała się główna księgowa, czy też osoba, która podejmuje decyzję, jakiś kierownik jednostki, a nie prezes, co jak gdyby jest rzeczą naturalną, więc warto też pomyśleć o tym procesie, co w przypadku, gdy z tą osobą nie będziemy już dalej współpracować. Taka osoba, tak jak powiedziałam, po zalogowaniu się, która otrzymała te pierwsze uprawnienia, może nadawać dalsze uprawnienia osobie fizycznej w ramach KSEW, podmiotowi do wystawiania w fakturach procedowania, przedstawicielowi podatkowemu podmiotowi do wystawiania i odbierania faktur. A w przypadku, gdy to robimy w postaci spółki, no to przez zaw to może być również ta pierwsza. Osoba. Istotne jest to, że w zasadzie, żebyśmy mogli nadać uprawnienia osobie fizycznej, bo taka musi być pierwsza osoba, która dostanie, dostanie uprawnienia, to ta osoba fizyczna musi mieć NIP albo PESEL. Krajowy system e-faktur rozróżnia kilka y, ról, które możemy przypisać. Jest to np. właściciel, który ma odczytywać, zapisywać faktury, odczytywać i y, zarządzać poświadczeniami. Może być to też osoba na przykład odpowiedzialna za odczyt i zapis faktur, tak? czyli będzie mogła nam tylko wyszukiwać i odczytać, nie będzie mogła nic z tymi fakturami zmienić, może być to przedstawiciel podatkowy, tak, który będzie odczytywał i zapisywał faktury, organ egzekucyjny, który wiadomo, że będzie miał do wystawienia faktur egzekucyjnych uprawnienia, czy też osoba, która będzie odpowiedzialna za samofakturowanie, czyli będzie miała zarówno rolę właścicielską, bo będzie uprawniona do tego, żeby taką fakturę wystawić, jak i zapisać i wysłać? Czym taka osoba może się uwierzytelnić? Powiedzieliśmy już, że w przypadku przedsiębiorstwa będzie to pieczęć kwalifikowana. W przypadku osoby fizycznej jest to zwykle profil zaufany, profil Podpis kwalifikowany. Może być też potwój skwalifikowany bez atrybutu PESEL albo uniko, unikalny, wygenerowany token. Token jest przypisany do podatnika lub podmiotu uprawnionego. Token może być też tak zwanym tokenem awaryjnym, gdy obawiamy się, że, nie wiem, z daną osobą dzisiaj współpracujemy i mogą się stać jakieś okoliczności co do tego, żeby tej współpracy w przyszłości nie było. Więc tutaj też warto prześledzić to zagadnienie nadawania tokena w kontekście tego, jak, jak, jak szerokie będą nadawali Państwo uprawnienia. Z kim Państwo współpracują i jak dużym podmiotem są Państwo w kontekście właśnie nadawania uprawnień? W praktyce będzie to się odbywało tak, że jednak większość osób stawia na ten profil zaufany, ponieważ posiada go większość pracowników nie, i na tej podstawie będą oni się logowali, chyba że będą korzystali Państwo z oprogramowania komercyjnego który zapewni tutaj jak gdyby tą dystrybucję uprawnień już na poziomie systemowym, bez dodatkowego uwierzytelniania się. Ministerstwo przewidziało również tak zwany anonimowy dostęp do efektów. Funkcja ta pozwala na sprawdzenie pojedynczych faktur. Przy czym, aby y, móc wysilić dane faktury, przede wszystkim musimy znać y, identyfikator sprzedawcy, nabywcy, łączną kwotę należności, numer faktury, Numer Ksefu i to dopiero pozwoli nam. Po co jest przewidziana ta sytuacja? Między innymi po to, żeby podmioty, które otrzymają tą fakturę wystawioną poza ksefem składem QR, mogły sobie ją zweryfikować, albo w sytuacjach, w której nie wiem, zależy nam na jakimś szybkim, szybkiej płatności, żebyśmy mogli taką fakturę wystawioną w ksefie, przesłać komuś jej wizualizację, po to, żeby sobie zweryfikowała jej wiarygodność, prawdziwość, i mogła na przykład chociażby dokonać płatności, wydać towaru czy dokonać innych czynności, które będą wynikały z przedstawionej faktury. Tutaj mamy wizualizację, jak wygląda kwestia możliwości podglądania faktury bez konieczności logowania. I porozmawiajmy sobie jeszcze o tym, jak wygląda wysyłka i odbiór faktur. Przede wszystkim, tak jak już tuż zostało zasygnalizowane, możemy sobie wysyłać faktury pojedynczo, bądź pogrupować je w tak zwane paczki. Przy czym te paczki nie będą mogły być większe niż 50 MB na ten moment i mieścić sobie więcej niż 100 faktur. Co jest bardzo istotne, to jest to, że tak jak już powiedziałam, jeżeli zostanie nam odrzucona, wysyłamy pojedynczo, co jest w pewien sposób ograniczone co do naszej wielkości, no bo jeżeli tych faktur wystawiamy tysiące, to raczej nie mamy. Możliwości wysyłania faktur pojedynczo, tylko raczej wsadowo, to musimy pamiętać o tym, żeby zweryfikować to, czy wszystkie faktury zostały przesłane, ponieważ jeżeli chociażby jedna faktura w paczce będzie wadliwa, to cała paczka nie zostanie wysłana, w związku z tym trzeba będzie ją jeszcze raz wysłać. To oczywiście ciężar weryfikacji tego, czy ta paczka nie została wysłana, jest po stronie podatnika, nie po stronie organów, więc tutaj bardzo mocno akcentuję, że tutaj też trzeba przewidzieć jakieś procedury związane z tym, żeby, żeby zweryfikować, czy ta, 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 dana, ta dana paczka została rzeczywiście wysłana i zostały do niej nadane UPO. Mogą Państwo też, jeżeli otrzymują Państwo bardzo dużo faktur, pobierać je masowo. Przy czym nie będą mieli Państwo wizualizacji tych faktur. Wizualizację faktury można zrobić do pojedynczej faktury. W związku z tym, jeżeli tych faktur próbujemy sobie zaciągnąć 10-20-100, bo tyle ich otrzymujemy po stronie zakupu, to wizualizację będziemy mogli zrobić tylko w postaci pliku XML. Jaki mamy moment wystawienia faktury i otrzymania? Jak on wpływa nam na obowiązki podatkowe w kontekście rozliczenia? W ustawie o VAT następuje zmodyfikowanie artykułu, zostaje dodany artykuł 106 a i przybiera on treść. Fakturę ustrukturyzowaną uznaje się za wystawioną w dniu jej przesłania do krajowego systemu e-faktur. Co to oznacza? Oznacza to, że jeżeli Państwo dzisiaj wystawiają fakturę, ale jutro zostanie wysłana za pośrednictwem KSEF-u, to jej data będzie. Miała tą datę, w której w sesji Państwo dokonali jej wysłania, czyli jutrzejszą. Niezależnie od tego, że ona u nas w systemie pierwotnie ma tą datę dzisiejszą, liczy się ten moment przesłania. Powoduje to, że tutaj też mają Państwo wyzwanie co do prawidłowego określenia obowiązku podatkowego, no bo w systemie będzie miała ono tą datę wczorajszą, czy tam dzisiejszą, my wyślemy ją jutro, więc trzeba będzie tą datę jak gdyby zmienić. Proszę też zwrócić uwagę, że część faktur, dla części faktur obowiązek podatkowy powstaje w momencie daty wystawienia faktury. Z uwagi na to, że data wystawienia faktury jest to data przesłania do KSEF-u, to zmienia nam się również moment powstania obowiązku podatkowego. Po stronie z kolei odbiorcy nie będzie obowiązku akceptacji tej faktury. I uznaje się, że jest ona otrzymana w momencie przydzielenia tego numeru KSEF, który sobie na samym początku pokazywaliśmy, czyli tego 32-znakowego systemu nadanego. Resumując, co do zasady, będzie to datą wystawienia, będzie to jej dzień przesłania do KSEF-u, z kolei datą otrzymania będzie dzień nadania numeru KSEF. Wyjątkiem będą faktury w trybie awaryjnym. Tutaj widzą Państwo, jak będzie wyglądało urzędowe potwierdzenie odbioru w przypadku takiej wysyłki. I tak jak wspominała, Ministerstwo Finansów uważa, że po stronie sprzedawcy takiego obowiązku wsiadania, pobierania UPO nie ma, ono będzie potrzebne ten numer KSEW będzie potrzebny do wystawienia faktury korygującej. Po stronie z kolei nabywcy ten numer KSEW będzie bardzo istotny, bo będzie nam mówił o tym, kiedy podatnik otrzymał tą fakturę, będzie też niezbędny do tego, żeby... Prawidłowo dokonać zapłaty za daną fakturę. Gdybyśmy mieli podsumować, w jaki sposób ten moment otrzymania i wystawienia faktury wpłynie na ustrukturyzowane i wpłynie nam na VAT, to możemy przyjąć, że w dużym uproszczeniu, jeżeli te faktury będą Wystawiane w okresach prawidłowych i wysyłane w okresach prawidłowych, to w przypadku VAT-u należnego nie odnotujemy szczególnie istotnych zmian co do obowiązków. Tak? Oczywiście mogą nam się tutaj różnić te daty, które będą wynikały z tego naszego przesłania, z tych obowiązków przepisów, przepisów szczególnych co do powstania obowiązku podatkowego. Kolej, po stronie podatku naliczonego mam artykuł 86 ustęp 10 i 10b, który wspomina nam o tym, że prawo do obniżenia podatku naliczonego przysługuje nam w okresie, w którym powstał obowiązek podatkowy po stronie sprzedawcy, jednak nie wcześniej niż w dniu otrzymania faktury, co u nas oznacza ten numer nadania KSEF, więc biorąc pod uwagę, że te faktury będą wystawiane w formie elektronicznej, w trybie rzeczywistym, to relatywnie wpłynie nam na szybkość odliczenia podatku VAT, bo już nie będziemy musieli czekać na otrzymanie tej faktury, tylko w momencie, w którym sprzedawca wystawi tą fakturę, to automatycznie ona u nas na koncie się pojawi i będziemy mogli ją pobrać. Tutaj też warto zaznaczyć, że system XEFOWY nie będzie miał żadnych alertów wskazujących na to, że pojawiła się nowa faktura, że te faktury są do pobrania. W związku z tym to podatnik będzie musiał weryfikować, czy jakie faktury są do pobrania, poprzez okres. Będzie miał tam bardzo ograniczony pole wyszukiwania, w związku z tym tutaj też warto pomyśleć o tym, czy w przypadku, gdy tych faktur zakupowych mamy bardzo, bardzo dużo, bo taka jest na przykład specyfika naszej pracy, chociażby firmy budowlane, które mają tysiące faktur zakupu, czy w jakiś sposób nie wewnętrznie w systemie, nie wprowadzić opcji, oczywiście w systemie komercyjnym, opcji alertowania, że taka faktura już została zaksięgowana albo takie faktury są do ściągnięcia i do wprowadzenia. Jak wpłynie nam z kolei faktura ustrukturyzowana na podatek dochodowy, to zarówno CIT jak i VAT, no to jeżeli mówimy o kosztach bezpośrednich, czyli takich, które związane są wprost z uzyskaniem konkretnych przychodów, to organy podatkowe przez w ostatnich latach przyjmowały stanowisko, iż potencjalnie możliwe jest zaksięgowanie takich faktur, przepraszam, takich kosztów bez otrzymania faktury w księgach rachunkowych, o ile możliwe jest zidentyfikowanie takiego dokumentu księgowego, zidentyfikowanie wartości i na podstawie dowodów wewnętrznych ujęcie takiego wydatku. Z kolei w przypadku faktur w przypadku kosztów pośrednich. No to tutaj już niestety powinniśmy ten dokument posiadać. Tutaj organ podatkowy, organ orzeczniczy nie jest tak liberalny i nie przyjmuje takiego stanowiska pozwalającego na ujęcie podatkowo wydatków pośrednich bez faktury. Więc w przypadku kosztów bezpośrednich, w zasadzie to, czy my otrzymamy tą fakturę, czy nie otrzymamy, gdybyśmy się kierowali tą linią orzeczniczą, a nie rzeczywistym dokumentem, nie wpłynie nam na nic. Z kolei w przypadku kosztów pośrednich mogą zdarzyć się sytuacje, w których, w których otrzymanie tych faktur w trybie rzeczywistym również pozwoli na wcześniejsze zawidencjonowanie kosztów, zwłaszcza gdy są to takie wydatki, o których w przypadku większych przedsiębiorstw nie zawsze mamy jasny przepływ informacji i, samego, i od razu posiadamy wiedzę, iż taki wydatek powinien zostać ujęty. W jaki sposób nastąpi korygowanie faktur, danych na fakturze, co z duplikatami, załącznikami do faktur, to jest jeden z elementów, nad którymi również warto się pochylić, myśląc o wdrożeniu KSEF i wyzwaniami, które stoją przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Ponieważ faktury korygujące, tak jak już wspominałam, są jednym z elementów faktur, które automatycznie, znaczy automatycznie będą nas obowiązywały do wystawienia w formie ustrukturyzowanej niezależnie od tego czy one zostały wystawione wcześniej czy obecnie podatnik będzie musiał taką fakturę ustrukturyzowaną wystawić i tutaj przypominam to co już Państwu wspominałam dla potrzeb wystawienia faktury ustrukturyzowanej, faktury korygującej konieczne będzie wskazanie tego numeru z faktury pierwotnej co jest bardzo istotne to to są błędy, ponieważ w tym momencie gdy pojawił nam się błędny NIP, niewłaściwy kontrahent na fakturze Mogliśmy taką fakturę skorygować notą jako jeden, jakiś jeden niewielki element. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej powoduje, iż noty korygujące w odniesieniu do faktur ustrukturyzowanych przestają mieć znaczenie, przestają istnieć. W związku z tym, jeżeli błędnie wystawiliśmy fakturę korygującą, to musimy skorygować tą fakturę do zera i wystawić nową fakturę. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli poprawią Państwo tylko i wyłącznie dane na tej fakturze, to podmiot, który niewłaściwie dostał tą fakturę pierwotną, Otrzyma również informację na rzecz kogo Państwo chcieli wystawić tą fakturę i jaka była jej wartość w zależności od tego, co Państwo będą w tej fakturze korygowali. W związku z tym tutaj bardzo mocno akcentuję: wszelkie błędy, które będą dotyczyły NIP-u na fakturze błędnego kontrahenta, trzeba korygować do zera i wystawiać ponownie na już właściwy podmiot. W przypadku korekt, które nie wpływają na, na wartość opodatkowania, bo bardzo często podatnicy, pomimo tego, że nie muszą, wpisują na przykład oznaczenie TP, jako transakcję z podmiotem powiązanym, adnotacją MPP, oznaczają kody GTU, to wówczas w fakturze korygującej. Trzeba podać prawidłową nazwę pozycji. To też powoduje, że powinni Państwo na etapie rozważenia tego procesu, jak prawidłowo wdrożyć CERF, zastanowić się, czy takie elementy nadal będą przez Państwa umieszczane na fakturze pierwotnej, czy może lepiej je zaszyć gdzieś u siebie w systemie finansowo-księgowym albo w ogóle ich nie wpisywać, więc tu zawsze jest taka wątpliwość i kwestia do przemyślenia, ponieważ jeżeli pojawi nam się błąd, no to ten błąd trzeba będzie skorygować. Dla faktur oczywiście, które będą wystawiane pod KSF na rzecz osób fizycznych w sytuacji określonych awarii nadal będzie możliwość wystawiania not korygujących. Proszę pamiętać o tym, że te noty korygujące nie będzie, możliwe, nie będzie możliwości wystawiania not korygujących tylko i wyłącznie do faktur, które są wystawiane jako faktury ustrukturyzowane. Jeden z większych problemów i bolączek, o które muszą przemyśleć podatnicy, to jest kwestia załączników do faktur ustrukturyzowanych. W przypadku bardzo często kosztorysów usług budowlanych, specyfikacji towarów, w tym momencie systemy finansowo-księgowe pozwalały na stworzenie takiego dodatkowego dokumentu, który automatycznie wraz z fakturą był przesyłany albo do akceptacji wewnętrznej, i następnie do podatnika, albo w zależności od tego, jak ten proces był ułożony w przedsiębiorstwie bezpośrednio do, do kontrahenta. W tym momencie nie będzie takiej możliwości. W związku z tym muszę Państwo przemyśleć, w jaki sposób te wszelkie załączniki, dodatkowe informacje, które otrzymywał kontrahent, które były mu przesyłane które stanowiły element taki dodatkowy faktury, do którego był przyzwyczajony przede wszystkim, będą mu przesyłane. Czy to będzie drogą mailową? Czy to będzie udostępniane na jakimś dysku? Czy to będzie jakiś link zaszyty w elementy faktury ustrukturyzowanej? Bo tutaj nam pomknę, że faktura ustrukturyzowana ma ponad 300 pól, więc państwo w tych alternatywnych, opcjonalnych polach mogą coś takiego umieścić, czy też będzie to inny sposób dorozumiany? Być może to będzie kwestia wysyłania tej faktury, pobierania tej faktury, wizualizacji tej faktury z kodem QR i przesyłania jej dodatkowo, tak? Ale to wówczas, jak gdyby na, takie działanie powoduje, że państwo mają dodatkowy nakład pracy i muszą zaangażować dodatkowe zasoby w to. W związku z tym, jeżeli u państwa takich załączników, które były elementem dodatkowym do faktury, specyfikacji, dokumentów dodatkowych było bardzo dużo, to trzeba również przemyśleć, jak na etapie obowiązkowego KSeF ten problem zostanie rozwiązany. Przejdźmy sobie teraz do KSeF A, przelewy za faktury. Ten temat już w zasadzie został napomknięty, jak ja Państwu wspominałam o tym, że ten numer unikatowy KSEF-u będzie bardzo istotny. I rzeczywiście, od 1 lipca 2024 roku, przy przelewach w ramach mechanizmu podzielonej płatności, podatnik będzie wskazywał numer faktury, a w przypadku faktury ustrukturyzowanej, numer identyfikujący tę fakturę. Obowiązek zamieszczania. Informacji o numerze identyfikującym fakturę w KSEF-ie, czyli tym unikatowym numerze, będzie dotyczył tylko i wyłącznie sytuacji, w której dostawca lub usługodawca jest obowiązany do wystawienia faktury w KSEF-ie. Tak? Czyli reasumując, jeżeli otrzymujemy fakturę w KSEF-ie, w którą które dotyczy mechanizmu podzielonej płatności, to dokonując zapłaty za taką fakturę od 1 lipca 2024 roku, będziemy musieli ten unikatowy numer faktury ksefowy wpisać. Tutaj przypominam jeszcze raz, że zgodnie z, zgodnie z krajowym systemem faktur, nabywca owszem będzie miał ten numer, ale ten numer nie będzie zaszyty w schemę, on się nie będzie zaciągał automatycznie. To, że Państwo zapewnią sobie integralność faktury ustrukturyzowanej do swojego oprogramowania finansowo-księgowego i pobiorą sobie te faktury, czy to w formie XML-a, czy też za pośrednictwem API pobiorą cały, cały, cały zestaw faktur, które, które Państwo otrzymali, nie będzie powodowało, że z automaty, automatycznie w tych danych, których Państwo otrzymają, ten numer KCF-u będzie, w związku z tym Tutaj po stronie rozmów z dostawcą oprogramowania komercyjnego bądź też z osobą, która będzie dokonywała płatności, wymagane jest ustalenie, w jaki sposób ten numer będzie wprowadzany. Czy on będzie wprowadzany przez tę osobę ręcznie, ponieważ faktur w systemie dotyczących MPP mają Państwo relatywnie niewiele albo wcale. Albo są to tak incydentalne sytuacje, że są Państwo ten numer po prostu przepisać, czy też jest ich na tyle dużo, że jednak należałoby zastanowić się, w jaki sposób zautomatyzować ten proces, by ten numer pojawiał się w płatności. Tutaj też nadmienię, że numer ten też nie będzie na ten moment. Przynajmniej z informacji, które przedstawiało ministerstwo nie jest planowane, żeby ten numer. Unikatowy KSEF-u pojawiał się również nam w JPK, więc y, jedyną opcją będzie w tej sytuacji y, po prostu zaczytanie go automatycznie poprzez y, aplikacje komercyjne bądź też wprowadzenie ręcznie. W przypadku takich zapłat za y, fakturę y, wykonywaną mechanizmem podzielonej płatności mamy więcej niż jeden w danym okresie od tego samego kontrahenta. To podatnik będzie mógł wprowadzić tzw. Tak identyfikator zbiorczy. Tak nie będzie musiał wpisywać tych poszczególnych numerów, tylko będzie mógł sobie wygenerować identyfikator zbiorczy. Niestety ta funkcja na dzisiaj nie jest dostępna, więc trudno przewidzieć, jak ona będzie wyglądała i jak technicznie będzie możliwe wygenerowanie takiego generatora zbiorczego. Na co warto również zwrócić uwagę, to przede wszystkim to, że od 1 stycznia 2025 roku. Każdy podatnik czynny, płacąc innemu czynnemu podatnikowi VAT, będzie musiał ten numer KSEF-u wprowadzić. Tutaj obstawiam, że na ten moment mamy systemy bankowe, które są nieprzygotowane poza takim polem, które jest polem dodatkowym dodatkowa płatność, ale zakładam, że banki do tego 1 lipca 2024 roku będą miały już funkcjonalność, która będzie wskazywała, w którym miejscu ten unikatowy numer KSEF-u wpisać. I terminy przechowywania faktur, dostęp i archiwizacja. Przede wszystkim, tak jak już powiedziałam i zaznaczyłam, dostęp mają osoby i podmioty uprawnione, tak? czyli w zależności od tego, kogo upoważnimy, to ta osoba ma dostęp, w zależności od tego, jak ułożymy sobie tą ścieżkę dostępu, ma to dana osoba do wszystkiego i zwykle, nazwijmy to w uproszczeniu, inne osoby do określonych czynności. Możemy sobie ten dostęp również na etapie naszego oprogramowania gdzieś tam ograniczać czy poszerzać. Faktury ustrukturyzowane będą przechowywane w systemie przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym zostały wystawione. Wydaje się, że jest to bardzo długi okres czasu, no bo relatywnie okres przedawnienia zobowiązania podatkowego mamy w Polsce w uproszczeniu pełne 6 lat. Przy czym pragnę zwrócić Państwa uwagę, że po pierwsze ten okres przedawnienia czasami 10 lat ulega wydłużeniu, w związku z tym ten okres 10 lat niekoniecznie musi być wystarczający i tutaj podatnicy, które, którzy będą mieli prowadzone jakieś postępowania, powinni szczególnie zadbać o to, żeby sobie już wówczas w okresie 10-letnim bądź też przed końcem tego okresu 10-letniego, zarchiwizować faktury we własnym zakresie. Ponadto w przypadku środków trwałych chociażby, czy skorzystania z jakichś ulg, odliczeń, <coughs> przepraszam. Również mamy obowiązek posiadania tych faktur, udokumentowania zakupu towarów do okresów, w którym na przykład dokonujemy odpisów amortyzacyjnych. Odpisy amortyzacyjne potrafimy dokonywać zgodnie z przepisami podatkowymi nawet 40 lat. I tutaj też w kontekście już takich poszczególnych dokumentów również warto zadbać o to, żeby te dokumenty były odrębnie ewidencjonowane i przechowywane. Przejdźmy teraz do zagadnień awarii. Jeżeli mówimy o systemie, krajowym systemie e-faktur, ministerstwo przewidziało, że pomimo najlepszych chęci mogą zdarzyć się sytuacje, w których mm, nastąpi awaria w funkcjonowaniu systemu KSEF. Może być to taka awaria, która będzie ogłoszona w biuletynie informacji publicznej, może być też taka sytuacja kryzysowa, która będzie ogłoszona w środkach pasowego przekazu. <kluzny> Przepraszam najmocniej. Bądź będzie to też niedostępność, która będzie wynikała z innych przyczyn, czyli tak zwany serwis. Jest również jeszcze jedna sytuacja, o której powinniśmy sobie pomyśleć, to jest ten tryb offline, gdzie podatnik tak naprawdę nie będzie miał możliwości skorzystania z ksefu, u bo na przykład będzie u niego, nie wiem, awaria prądu, awaria dostępu do systemu finansowo-księgowego jakieś takie przyczyny, które. Będą, nazwijmy to w uproszczeniu, leżały po stronie podatnika. Jeżeli mówimy o takiej awarii, która zostaje ogłoszona w biuletynie, informacji publicznej, to na stronie pojawi nam się komunikat o wystąpieniu awarii, o planowanym czasie zakończenia tej awarii. Interfejs również ma mieć taką funkcjonalność, która będzie wskazywała, iż e, następuje awaria tego systemu. W związku z tym, państwo nie będą w stanie wysłać faktury ustrukturyzowanej. Co wówczas należy zrobić? Podatnik zobowiązany i tak jest wystawić tę fakturę ustrukturyzowaną zgodnie ze schemą w postaci pliku XML i przesłać go. Przepraszam. <coughs> przesłać taką fakturę wystawioną w postaci pliku XML w sposób z nim uzgodniony, uzgodniony z nabywcą. Ponadto w przypadku, gdy awaria zostanie zakończona, to w terminie 7 dni roboczych od zakończenia awarii przysłać taką fakturę za pomocą systemu XF, żeby ona dostała numer. To będzie jedyna sytuacja, w której, jedna z niewielu sytuacji, w których ten numer wystawienia, ta data wystawienia faktury będzie rzeczywiście tą datą, w którą to my wystawiliśmy tą fakturę w schemie, tak? Pomimo tego, że jej nie wysłaliśmy, co oznacza wysłanie faktury w sposób uzgodniony z kontrahentem? Oznacza to, iż yy, po prostu powinniśmy się skomunikować yy, z kontrahentem i ustalić, czy on chciałby otrzymać tą fakturę w formacie XML, bo będzie w stanie sobie taką fakturę wgrać do swojego programowania finansowo-księgowego, yy, czy też chciałby otrzymać dokument w postaci, na przykład, pliku PDF. Należy również pamiętać, że ministerstwo wskazuje, iż wszystkie dokumenty, które będą wystawione poza KSEF-em, będą w obiegu, będą musiały posiadać dokument oznaczenie QR, czyli taki, taki dokument, który będzie, kod, który będzie uwierzytelniał wiarygodność tej faktury, że rzeczywiście ona jest autentyczna i wystawiona w systemie KSEF-u. Nie wiadomo dokładnie, jak będzie przebiegał proces nadawania tego QR, bo jeszcze nie ma wytycznych w tym zakresie. Na co warto zwrócić uwagę, że po stronie odbiorcy, który taką fakturę będzie otrzymywał, jeżeli okaże się, że w ramach naszego uzgodnienia, my wcześniej wyślemy tę fakturę do niż u niż przekażemy, niż przekażemy kontrahentowi, to datą otrzymania przez niego faktury będzie ta data nasza z ksefu, tak? Więc tutaj z jego punktu widzenia, z punktu widzenia odbiorcy, istotnym będzie zweryfikowanie, kiedy rzeczywiście następuje to otrzymanie. Czy wcześniej następuje to otrzymanie w formie uzgodnionej, czy też my wcześniej już zdążyliśmy wysłać tą fakturę do ksefu i będzie dla niego ta, ta data, ten numer ksefu, który będzie zaszyty i ta data otrzymania, co jest również istotne. Że bardzo mocno trzeba pilnować tych terminów dotyczących siedmiu dni roboczych, ponieważ jeżeli w ciągu siedmiu dni roboczych zdarzy nam się awaria i za chwilę kolejna awaria, to te siedem dni liczymy od zakończenia tej ostatecznej awarii, tak to nazwijmy w uproszczeniu. Ale jeżeli będziemy mieli do czynienia z przerwą chociażby jeden dzień, to dla każdej awarii te terminy trzeba liczyć odrębnie. Proszę też pamiętać, że Ministerstwo Finansów będzie bardzo mocno widziało, kiedy są awarie, a kiedy my te faktury. Które powinniśmy przesłać do KSW, wysłaliśmy, ponieważ za nieprzesłanie i wystawienie będą tam będą również sankcje. Tak więc tutaj tych obowiązków związanych z dopełnieniem terminów ciążących po stronie podatnika będzie naprawdę sporo. Tutaj już wspomniałam Państwu o tym, że taka, taka faktura będzie musiała mieć ten kod QR. Co w sytuacji, gdy będziemy mieli do czynienia z sytuacją kryzysową, czyli taką sytuacją, która będzie wynikała ze zdarzeń nieprzewidzianych, awarii infrastruktury, wówczas w trakcie trwania takiej awarii podatnik wystawia w formie papierowej bądź elektronicznej faktury. Uwaga, fa te faktury nie są przesyłane do CEF-u gdy będziemy mieli niedostępność systemu, czyli będziemy mieli tak zwany serwis. Ministerstwo zapowiada, że oczywiście będzie wcześniej sygnalizowało, w jakich terminach będą prowadzone prace serwisowe. One obecnie są prowadzone w sposób krótkotrwały, zwykle w nocy. Przy czym chciałabym też zwrócić uwagę, że na ten moment mamy sytuację, w której mamy dobrowolność wysyłania faktur. Nie wiemy w jaki sposób rzeczywiście system będzie zachowywał się, gdy zostanie obciążony dużą ilością dokumentów, Jednocześnie, czy nie pojawią się dodatkowe awarie, jak to wcześniej obserwowaliśmy w przypadku wdrażania JPK, gdzie, gdzie ministerstwo przedłużało jak gdyby termin, wskazując na trudności związane z dopełnieniem przez podatników obowiązków? W związku z tym tutaj już przewidziało taką opcję, że mogą pojawić się dodatkowe okoliczności wynikające z prac serwisowych. I w związku z tym zabezpieczyło się, wskazując, iż jeżeli podatnik będzie zobowiązany wystawić faktury, z uwagi na niedostępność nie możliwość ich przesłania, to będzie miał ten jeden dodatkowy dzień na to, żeby te faktury do ksef przesłać. A co w sytuacji, gdy awaria nastąpi po stronie podatnika? No, to podatnik oczywiście też jest zobowiązany do wystawienia faktury zgodnie ze schemą. Powinien taką fakturę przesyłając do kontrahenta oznaczyć kodem QR, bo ona będzie wystawiona jak gdyby po, poza systemem tak to nazwijmy z uwagi na fakt, że następuje awaria. I następnego dnia po wystawieniu dokonać przesłania jej do, do samego ksefu. Ja już bardzo dużo też opowiedziałam o tym, jak przygotować się do wdrożenia ksef ale chciałabym też Państwu zwrócić uwagę na takie na takich pięć kluczowych rzeczy, które warto zrobić już teraz, które, które występują w sytuacji takiego przygotowywania się do wdrożenia już na etapie też trochę częściowego wdrożenia. To jest przede wszystkim weryfikacja podmiotów uprawnionych, czyli zastanowienie się, komu chcemy dać uprawnienia, jakie to uprawnienia będą, zastanowienie się, jak będzie wyglądała ścieżka. Odebranie uprawnień, sytuacji zupełnie nieprzewidzianych, takich jak chociażby, nie wiem, śmierć głównej księgowej, która będzie miała kompetencje do tego, żeby nadawać dalsze uprawnienia. Czy wówczas nie warto rozważyć jednak wprowadzenie takiego tokenu awaryjnego, dzięki czemu Państwo będą mieli taką kontrolę i pewność, że wszystko będzie się działo, ale to również może być w przypadku jednoosobowych działalności, chociażby rozważenie ustanowienia sukcesora. I uprawnień dla takiej osoby, która może być sukcesorem jednoosobowego przedsiębiorstwa, jest to też weryfikacja gotowości oprogramowania, tak? czyli z jakiego oprogramowania komercyjnego będziemy korzystali, czy też będziemy korzystali z oprogramowania dedykowanego udostępnionego nieodpłatnie przez Ministerstwo Finansów. Jeżeli będziemy korzystali z oprogramowania komercyjnego, to jakie możliwości, i jakie my potrzeby mamy w kontekście możliwości i y, funkcjonalności, które jest w stanie nam zapewnić dostawca oprogramowania? Czy to będzie automatyzacja wysyłki e-faktur, czy to będzie możliwość powiadomienia o nowych fakturach zakupowych, y, czy pojawią nam się błędy y, systemowe, czyli że na przykład faktura nie została wysłana? W jaki sposób będziemy akceptowali faktury zakupowe? Tak? Bo to, że wpłynie do nas faktura, nie oznacza jeszcze, że. Ona jest właściwa dla nas, dla naszego podmiotu, i że to rzeczywiście, jest to, e, rzeczywiście jest to zakup związany z prowadzonym przez nas przedsiębiorstwem. W jaki sposób czy w ogóle będziemy archiwizowali urzędowe po, poświadczenie odbioru? W jaki sposób wprowadzimy zasadę obiegu e faktur? W kontekście chociażby rozważenia, e, jakie procedury będziemy stosowali co do tego, żeby rozróżnić, kto jest podmiotem zobowiązanym, na rzecz kogo musimy wystawić faktury, który jest osobą fizyczną, gdzie faktury będą wystawiane poza KSEF-em, na rzecz których podatników będziemy musieli wysyłać te faktury w formie wizualizacji, bo są to na przykład kontrahenci zagraniczni, więc my będziemy zobowiązani do wystawienia im faktury w KSEF-ie, ale oni z KSEF-u sobie tej faktury nie pobiorą, w związku z tym proces wysłania do nich faktur nadal będzie przebiegał z dużym prawdopodobieństwem drogą Mailową. W jaki sposób przygotować pracowników, czy też siebie, do, do wystawienia takiej faktury, do tego, żeby zweryfikować, czy cały proces obiegu tych dokumentów jest prawidłowy? W jaki sposób będziemy współpracować z biurem rachunkowym w kontekście podziału kompetencji, oceny dokumentów, przesyłania tych dokumentów? W jaki sposób zintegrować otrzymane faktury i płatności w kontekście? kontekście wskazywania tego numeru KSeF w początkowym etapie przy zakupach dotyczących MPP a docelowo przy wszystkich. No i czy nie warto byłoby jednak potestować ten system i zobaczyć jakie są możliwości i przełożyć te możliwości na nasze codzienne prowadzenie biznesu. Jeżeli chodzi o najczęstsze wątpliwości, to zwykle są to obawy wynikające z tego, jak ten proces przygotować. Niestety nie da się zastosować jednego uniwersalnego wzorca, który pozwoliłby być możliwy do wdrożenia we wszystkich firmach. bo niestety specyfika tych firm, kwestia ryzyk, odpowiedzialności, zaufania do poszczególnych osób pracowników obiegu dokumentów, które mamy powoduje, że de facto jest to proces na miarę. w związku z tym każda firma musi, Wykonać ten tak zwany krok milowy i zastanowić się, gdzie u niej występują problemy związane z obiegiem dokumentów, z samym fakturowaniem i otrzymywaniem faktur zakupowych, po to, żeby wykorzystać te najbliższe miesiące do tego, żeby przygotować się do zarówno do wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej, jak i ich odbierania. Te problemy, które występują i wątpliwości, które pojawiają się u podatników, to przede wszystkim wynikają też z nieznajomości procesu, tak? Bo dopiero po przetestowaniu będą mogli Państwo stwierdzić, gdzie, gdzie i w czym dostrzegają Państwo zagrożenia, gdzie Państwo nie są w stanie sobie poradzić. Gdybyśmy mieli, miałabym jednak Państwu rekomendować, czy też mogłabym zasugerować jakieś aspekty, które warto wziąć pod uwagę. To przede wszystkim to jest kwestia tego jak odfiltrować faktury dla osób fizycznych. Jak zweryfikować prawo do odliczenia podatku naliczonego w przypadku faktur zakupowych. Kto będzie odpowiedzialny za weryfikację merytoryczną tych faktur, czy NIP jest prawidłowy, czy stawka VAT jest prawidłowa, czy prawidłowo zastosowano opis, bo bardzo często proszę zwrócić uwagę mamy sytuację, w której inna osoba wystawiała tę fakturę. Druga ją akceptowała, a teraz jeszcze trzeba będzie tą fakturę wysłać, tak? Więc ten proces obiegu troszeczkę może być dłuższy, może być zupełnie inaczej ułożony. W jaki sposób zadbać o ten identyfikator zbiorczy do płatności bankowych, czy też ten poszczególny w systemie, w którym numer KSEF nie będzie zaszyty w, w schemę? W jaki sposób zostanie rozwiązana kwestia załączników dodatkowych dokumentów, które były do tej pory wysyłane z fakturą? Kto będzie autoryzował dokumenty, wysyłał faktury, czyli to ryzyko zwolnienia z pracy, bądź też wystawienia przez jedną osobę albo przez, na, na, na uprawnienia jednej osoby. Tutaj bym chciała też zwrócić uwagę na to, na odpowiedzialność za wystawianie faktur tak, w kontekście gdy jedna osoba jest przypisana do wystawienia faktur albo de facto wystawia ją kilka osób, albo gdy na przykład robi to biuro rachunkowe, w kontekście ostatnich orzeczeń dotyczących pustych faktur, gdzie CUE stwierdziło, że wówczas za takie faktury odpowiada osoba, która wystawiła taką fakturę, więc tutaj ryzyko sankcji związanych z prawidłowością, rzetelnością i terminowością wystawiania faktur na gruncie KKS-u kontekście osoby, która wystawia, no jest znaczące, bo tu już urząd widzi, kto, uh, kto miał autoryzację i kto miał możliwość wystawienia takiej faktury, kto ją wysłał, tak? bo to jest istotne, bo on widzi, kto wysłał i to jest ta osoba, która jak gdyby jest odpowiedzialna za to, które W jaki sposób wystawiać te faktury w sytuacji, w której w tym momencie trwa wystawienie faktury około 20 sekund, w czym Ministerstwo Finansów już wskazuje, że nadanie numeru ksef może trwać około... Dwóch godzin, więc yy, wysyłka na przykład do 22 byłaby w tym momencie możliwa, ale pytanie, co będzie, gdy tych faktur będzie dużo więcej, ponieważ podatnicy wszyscy będą wysyłali, a nie tylko pojedyncze osoby. Yy, I to, co też już wspominałam, w jaki sposób odfiltrować te faktury zakupowe, ponieważ możemy podać tylko zakres dat. I nie wiemy, które faktury zostały już przez nas odebrane, ponieważ Ministerstwo nie ma żadnego systemu alertowania, więc to po naszej stronie jest przefiltrowanie tych faktur, żeby przypadkiem dwukrotnie nie zaksięgować tej samej faktury, zanim nie zapłacić, albo nie skorzystać z odliczenia, czy to na gruncie podatku, VAT, czy podatku dochodowego faktury, która w ogóle nie jest związana z naszą działalnością. Gdyby Państwo chcieli sięgnąć po uregulowania prawne, to tutaj pozostawiam. Pozostawiam Państwu podstawę prawną, która pozwoli Państwu przeanalizować proces, przepisy wynikające z, z przepisy dotyczące wdrożenia KSEF-u. I ja bardzo serdecznie dziękuję za udział w webinarium, które zostało zrealizowane w ramach projektu Centrum Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw.